tak przypuszczam, bo nikt tego nie badał, ale no, lata 30. Wiadomo, kryzys światowy, kryzys w Polsce, brak pracy. I ludzie radzili sobie jak umieli. Część ludzi, szczególnie mężczyzn i całe rodziny, wyjeżdżali do pracy do Belgii, do Francji. Natomiast ci mniej może odważni próbowali coś robić, dawać sobie radę w Polsce. W tej chwili mamy handel obwoźny po wsiach, po małych miasteczkach. Wtedy nazwę to handlem obnośnym. Moja mama została sama, bo ojciec bardzo wcześnie umarł. No, chyba była rzadkością wśród tych wędrujących po Polsce, usiłujących coś sprzedać, bo była z małym dzieckiem. Pierwszy raz podobno wyjechała, jak byłam bardzo mała i w wózku pchała wózek. Pod wózkiem miała, były bardzo wysokie takie koła wózka i tam mogła to, co usiłowała sprzedać, tam miała właśnie na tej siatce pod wózkiem. Ale jeszcze zanim ja się urodziłam, to podobno moi rodzice też już próbowali w ten sposób zarabiać pieniądze. Nawet była taka ustawa państwowa, że sołtysi mieli obowiązek, jeśli zapadła noc, to tym obnośnym handlarzom dać nocleg. I według numerów zamożności gospodarzy taki sołtys kierował właśnie na nocleg, czy to w domu, jeśli zamożny dom, czy w stodole. No i prawdopodobnie ja wędrowałam z matką już w jej łonie. Jeśli prawdą może być to, że genetycznie dziedziczy się takie cechy, no to stąd prawdopodobnie ten mój pociąg do podróży.